Cześć, witajcie na kolejnym szybkim wypadzie. Dzisiaj jestem w Opolu, na jednym z opolskich łowisk, o którym wam opowiem dokładnie przy okazji następnych odcinków. No dzisiaj dla odmiany nie spinningowo, a przyjechałem połowić trochę na bata i z gruntu na koszyczek. No i co, nastawię się tutaj głównie na połodzi, zdręgę, ukleję, leszcza. Zobaczymy, co nam dzisiaj dzień przyniesie. Pogoda jest fajna, lekka fala. Ja zaczynam mieszać zanęty i zaczynamy łowić. Słuchajcie, zanęta prościutka, z trapera plus pieczywo fluo. Takie kawałeczki są, trochę białych robaków dodałem. Dodamy trochę wody gazowanej, może być też piwo, jak ktoś ma. Dobra, na bacika założę sobie jednego białego robaka. Zestaw mam taki leciutki, 2 gramy. Na to wodę tutaj wystarczy. Rzucę 2 kuleczki takiego jednego, o widzicie, robaczka. 2 kuleczki, 2 metry gruntu. No i będę tutaj próbował złapać właśnie jakieś kłocie, zdręgi. No to zaraz sprawdzimy, czy coś tutaj dzisiaj jest w tej wodzie. No jest jakiś pierwszy junior. Ukleja. O, widzicie, taka mała uklejka. Cyk, do wody. No jak widzicie, dla odmiany wzięła mi taka wzdręga, fajna, z 15 cm, może nawet trochę więcej. 2 białe robaki teraz założyłem. O, następna wzdręga, tym razem mniejsza. No fajnie biorą te rybki. Jest to jakiś kolor. O, ta to już w ogóle przez jakiegoś drapieżnika. Widzicie? No dobra, słuchajcie, ja sobie teraz przyszykuję ten koszyczek, rzucę na grunt i sprawdzimy, może uda się coś złowić większego. To teraz sobie przygotujemy ten zestawik na koszyczek, czyli biały robaczek, rosóweczka, mała łarczownica z mojego ogrodu, robaczek, zabezpieczymy to. O, taki fajny zestawik. Pomaszeruję do wody, nabiję ten koszyczek fajnie, mocno. No i okej, rzucamy. Słuchajcie, na razie sama młodzież bierze. No ale fajna zabawa. Przy okazji sobie, widzicie, przetestuję bata z AliExpress. Kupiłem sobie takiego 5 metrów. Trochę się leje, jak to się mówi, czyli jest mięciutki. Ale myślę, że na takie właśnie rybki średnie, małe, to jest idealne, żeby sobie właśnie potrenować refleks. Przy okazji się fajnie właśnie pobawić tymi rybkami.
Weszły mi fajne w te zanęte, w te kulki. Dwie tylko, widzicie, rzuciłem, a już jest zabawa. I tak na widzę przemiennie. Raz ukleja, raz wzdręga. O, następny jakiś imię. O jeden, co to mamy? Okoń. No, więc mówiłem, że złowił okonia. Ale słuchajcie, nie widziałem, że takiego byka. Dobra. Kolejny junior. Do wody. No dobra, słuchajcie, teraz do odmiany. Trzy białe robaki. Więc zobaczymy, może skusi się teraz jakaś jeszcze większa rybka. Może wzręga jakaś większa, albo może płoć. Wiem, że tutaj płocie lubią właśnie takie zestawy z grubych białych robaków. Wow. Trzy białe i wzięła taka chyba najmniejsza dzisiejszego dnia. Pazerna. O, maluszek taki. Same śledzie na chwilę obecną łapię, same śledzie. No, ale te ukleje, o, odhaczyła się. O, już sama wpadła do wody. Te ukleje bardziej waleczne niż te wzdręgi.
i co? I zmieniłem taktykę. I co my tam mamy? Płoć. Troszkę większą płoć. O, jak widzicie. Taka płotka. Fajna. Widzicie, więc się jednak opłaciło, ale zobaczymy, czy powtórzymy wynik, nie? Jak powtórzymy, to znaczy, że to był dobry pomysł. Wtedy sobie tutaj donęcę ze trzy kulki, które wcześniej przygotowałem. No i może będziemy ciągnąć większe te rybki. No i następna płoć. O, taka sama jak tamta chyba. Tak, taka sama jak widzicie. No ale taktyka się sprawdziła. Czyli podwyższenie tego gruntu, wsunięcie tej śruciny sygnalizującej na dół w stronę haczyka ustabilizowało to pewnie zestaw i te ryby większe, które są już tam przy dnie, to spokojnie mogą się dostać do tej przynęty i ją pobrać. No dobra, no to sobie tutaj donęcę. Mam trzy kulki, ale rzucę na początek dwie. Dwie starczą na początek, a później jedną na dopalenie. I zobaczymy, czy teraz może te płocie tam są właśnie jakieś większych rozmiarów. Wrzucę im tą zanętę, więc zobaczymy, może się skuszą jakieś większe ryby. Słuchajcie, trochę aura się zmieniła. Teraz jest już tak bardziej... Aj, jakieś ładne branie miałem. Słonecznie się zrobiło. Dużo bardziej słonecznie. Zobaczymy, jak te ryby teraz zareagują na to słońce. Tak,
znowu malucha wyciągnęliśmy. Już nawet po 4 robaki zakładam i widzicie, też się skuszą na takie 4 robaki. Ale zdręga to łakomczuch. Lubi sobie pojeść. Taka mała, widzicie, to 4 nawet ciągnie. Jak ja z 10 ruskich, bo je lubię akurat. No dobra, to trenujemy dalej. No i kolejna płoć, też ładna. Proszę bardzo. Fajnie się zapięła, jak zresztą wszystkie, delikatnie. Kącik. Słuchajcie, ja już dzisiaj kończę to wędkowanie. No bardzo fajny, wiosenny trening sobie zafundowałem na tego becika, naprawdę. Rybek złapałem około 40. To jestem pewny. Nie wszystko też filmowałem. Jeśli chodzi o grunt, jeśli chodzi o ten koszyk, no to dzisiaj nic nie brało. Widocznie trzeba tutaj poczekać, aż ta ryba jeszcze się trochę obudzi do tego żerowania. Tak jak powiedziałem na wstępie filmu, pokażę wam jeszcze to łowisko w przyszłości. Przejdę się, opowiem wam kawałek historii o nim, bo to jest naprawdę świetne łowisko tutaj w Opolu. Trudno dostępne, ale dostępne. No cóż, słuchajcie, także ja kończę. Do zobaczenia w następnym odcinku. I co? I życzę wam udanych przygód wędkarskich i do zobaczenia.